Chcecie bajki? Oto bajka, a przed Wami poczytajka. Witajcie serdecznie, kochani, na drugim spotkaniu poczytajek. Mam nadzieję, że od zeszłego tygodnia stęskniliście się już za Gabrysiem i jego przygodami. Dzisiaj poczytamy sobie, co się działo na wsi. Gabryś wybierze się na wieś. Kogo tam spotka, co zobaczy i jak będzie wyglądała ta przygoda. Mam nadzieję, że z chęcią posłuchacie nowej historyjki o Gabrysiu, której autorką jest Agnieszka Starok, a książeczkę wydało wydawnictwo Tekturka. Zapraszam Was serdecznie na poczytajkę. Gabryś na wsi. Gabryś przyjechał dzisiaj na wieś. Można tu zobaczyć, jak wygląda słoma. Chłopczyk wspiął się na wysoką belę słomy. A, jak kuje i łaskocze w brzuch. Gabryś się śmieje. O, a co to? Gabryś zobaczył coś interesującego. To króliki! Jeden, dwa, trzy, cztery! Ale śmiesznie ruszają noskami. Chyba coś wąchają. W klatce są dwa króliki białe i dwa króliki brązowe w ciemne łatki. Gabryś chciałby je pogłaskać, ale to niemożliwe. Do klatki nie można wkładać rączek. Chłopczyk zobaczył jakiś domek. Ciekawe, co tam jest? A kuku? Nie ma tam nic ciekawego. Idziemy dalej. Gabryś trafił do gospodarstwa, w którym jest mnóstwo zwierząt. Nawet gęsi. Gau, gau, gau. Słychać dookoła. Co to jest? W starej taczce Gabryś znalazł marchewki. Ale świetnie! Będzie jedzenie dla zwierząt. Gabryś poszedł do kucyków. Proszę, koniku. Prrrr, parsknęły kuce w odpowiedzi. Dziwne. Nie chcą marchewki. Może koza zje? Proszę, marchewka. Gabryś wyciągnął przysmak w stronę zwierzęcia. Koza przysunęła się. Otworzyła pysk. Jednak w ostatniej chwili fuknęła. Powąchała marchewkę i poszła. Podobnie było z łanią, która wprawdzie polizała marchewkę, ale zjeść jej nie chciała. Gabrysiowi zrobiło się smutno. Tak bardzo chciał się podzielić znalezionym przysmakiem. Daniel! Może on zje pomarańczową przekąskę? Tak! Om nom nom! Marchewka bardzo mu posmakowała. To była wspaniała, ale męcząca wycieczka. Czas wracać do domu. Takie były przygody Gabrysia na wsi. Jestem ciekawa, co zapamiętaliście z tej książeczki. Gdzie wspiął się Gabryś i co tak bardzo go łaskotało? Kto powąchał przez klapkę paluszki Gabrysia? Jakie zwierzątka były na farmie? Kto nie chciał zjeść marchewki? Jak nazywało się zwierzątko,
które bardzo lubi marchewkę. Mam nadzieję, że dzisiejsza opowieść o Gabrysiu podobała Wam się. Pamiętajcie, że książki o Gabrysiu i inne książki wydawnictwa Tekturka możecie kupić także w pomysłowym kufrze albo je dla siebie zamówić. Specjalnie dla Was cena przesyłki z wydawnictwa jest zerowa. Zapraszam serdecznie do oglądania książeczek i do zamawiania ich dla siebie. Myślę, że warto mieć takiego małego Gabrysia w domu. Książki są naprawdę bardzo ładnie wydane. Mają nieduży, ale wystarczający format. A to, co podoba mi się najbardziej, to to, że są zrobione z grubej tektury i tak szybko się nie zniszczą. Mam nadzieję, że kolejna historia o Gabrysiu podobała Wam się. Kolejna już w przyszłym tygodniu. A teraz historia, która może się spodobać troszkę starszym dzieciom. To również jest książka, którą pamiętam ze swojego dzieciństwa. Bardzo dziwne opowieści Ewa Szelburg-Zarembina. Książka, którą wydało wydawnictwo lubelskie, została wydana w 1974. To bardzo dawno temu. Przepiękne ilustracje, a raczej ryciny, wykonał jeden z najbardziej znanych dawnych rysowników, czyli Marcin Szancer. Myślę, że chociażby dlatego warto tę książeczkę pokazać dzieciom. Być może na początku nie znajdą uroku w dość minimalistycznych, a jednocześnie skomplikowanych obrazkach, ale z czasem mogą pokochać tego rysownika właśnie za jego obrazki. W tej chwili książki ilustrowane przez Marcina Szancera są po prostu na wagę złota. Naprawdę. Mam nadzieję, że historyjka, którą dzisiaj Wam przeczytam, podoba Wam się. Rybak i sosna. Ewa Szelburg-Zarembina. Zdarzyło się to za dawnych bardzo czasów, gdy zwierzęta umiały jeszcze mówić, a drzewa chodziły po świecie. Królem drzew był wówczas, tak jak i dziś, dąb. I nic z tym dziwnego, gdyż zawsze był to mocarz nad mocarze. Korzenie miał silne, pień tęgi i prosty, konary twarde jak z żelaza. Wyniosłe czoło wieńczył rozłożystą koroną. To dębowa korona uwita była z liści zielonych, tak trwałych, że nawet zima nie mogła jej strącić z czoła dębu. Że był olbrzymem górującym nad lasami, pioruny latające z burzą po niebie uderzały często swymi straszliwymi młotami w jego dębowe piersi. Ale i pioruny nie mogły zmóc dębu. Krótko czerniły się rany piorunowe na dębowych piersiach i ramionach. Nową korą zarastały blizny, a dąb wciąż trwał i królował lasom. Był mocny, był niezwyciężony, był piękny. I więcej, był sprawiedliwy, rady. I nic nie działo się wśród drzew, aby dąb o tym nie wiedział. Mieszkał dąb ten z całym swoim mnogim dębowym rodem w starej, prastarej dąbrowie. Do tej dąbrowy przyszły pewnego razu wszystkie drzewa. Stanęły przed obliczem dębu i prosiły go: Królu dębie, pozwól nam rozejść się po całej ziemi. Niech każdy z nas zamieszka w miejscu, jakie samo sobie obierze.
Dąb skinął zieloną koroną. Dobrze, zgodził się. Idźcie. Za rok przyjdę do was i zobaczę, jak każde z was się urządziło. Mijały dnie. Mijały miesiące. Rok minął. Po roku poruszył dąb w odwiedziny do drzew. Opuścił dąbrowę i wyszedł na drogę. Zaraz przy drodze spotkał wierzby i topole. Jak wam się tu powodzi? Spytał dąb. Bardzo dobrze, odpowiedziały zgodnym chórem. Na drodze jest ciągły gwar i ruch, zaszeleściły topole. To jadą wozy na jarmark i z jarmarku. To ludzie przechodzą w tę i w tamtą stronę. W skwar letni dajemy im swój cień. W zimową zawieję śnieżną ukazujemy im kierunek drogi. I nie nudzimy się wcale. Na wiosnę pozwalamy dzieciom z naszych gałązek kręcić fujarki, dodały rumianiąc się wierzby. W ten sposób my, wierzby, gramy i śpiewamy razem z dziećmi i jest nam wesoło. Niechże wam tak będzie, uśmiechnął się dąb. I podpierając się dębowym kosturem, szedł dalej. We wsi między opłotkami napotkał dąb rozłożyste, urodziwe lipy. Nie pytał ich nawet, czy są zadowolone z miejsca swojego pobytu. Już z daleka słyszał, jak wesoło gawędziły z pszczołami, których całe roje przyleciały po świeży miód lipowy. Ale lipy, nawet nie pytane, zaraz zabrały głos i szumiąc słodko, jedną przez drugą, opowiadały, jak to im dobrze się żyje tutaj we wsi z pszczelą muzyką. Jak zaprzyjaźniły się po sąsiedzku z gruszami i z jabłoniami w sadach koło chałup, jak leczą dzieci słodkim lipowym kwiatem, a babulkom i dziadusiom dają łyko na kiepce. Dąb, słysząc to i widząc to, rad kiwał zieloną dębową koroną. Rośnijcie zdrowo, lipy, rośnijcie zdrowo, wesoło rzekł im na pożegnanie. Idąc dalej po ziemskiej dziedzinie, spotkał dąb przy strumieniach i nad rzekami wokół stawów rybnych i młynów pachnących mąką, gromadami żyjące wysmukłe olchy i drobną rokitę. Na obstrzonych kwiatami polanach kłaniały mu się w pas strojne, jasne brzozy. Na wzgórzach trzymały milczącą straż krzepkie i surowe buki. Jeszcze wyżej, nad dolinami i wzgórzami, osiadły równym i gęstym tłumem wiecznie zielone świerki i śliczne, strzeliste jodły, pachnące żywicą. Dąb wiedział, że wszystkim drzewom wokoło wiodło się dobrze. Postarały się przecież o żywną ziemię dla siebie, o rosę i słońce. Tak obchodząc swych poddanych, przywędrował król dąb wszystkie urodzajne miejsca na ziemi, aż doszedł w pobliże morza. Że morze było blisko, poznał dąb po silnym, słonym wietrze. Morski wiatr, zuchwały, nie bacząc na dębowy królewski majestat, targał mu rozłożystą koronę z twardych, dębowych liści i suł na żelaste ramiona drobniutkim, lotnym piaskiem. Piasek był lotny i drobniutki, ale wiatr uniósł go tyle, że konary dębu poczęły się wreszcie uginać pod ciężarem milionów piaskowych ziarenek. Teraz zawrócę, postanowił wreszcie. Nie mam już po co iść dalej. Tam są już tylko piaski i nieużytki. Z pewnością nie rośnie na nich żadne drzewo. Owszem, odezwał się nagle jakiś głos do głosu drzew niepodobny. Przejdź dębie jeszcze kilkaset kroków w prawo lub w lewo, a spotkasz najlepszą i najdzielniejszą z twych leśnych poddanych.
Będzie to właśnie moja przyjaciółka. Dom spojrzał zdziwiony. Ujrzał przed sobą człowieka. Przyniosła go silna fala razem z łodzią aż do stóp dębu, które opryskała pianą. Bo dom w swej wędrówce zatrzymał się akurat nad morską zatoką. I właśnie wtedy, gdy lądował tutaj człowiek ze swoją łodzią, pachnącą smołą i lśniącą srebrzyście od mnóstwa ryb, którymi łódź była napełniona aż po burty. Gdyż człowiek ten był to rybak. Poszedł Dąb za rybakiem. Nie szli długo. Jakież było zdziwienie dębu, gdy tam, gdzie spodziewał się zobaczyć przykre pustkowie, zobaczył śliczny, bujny lasek. Zieleniły się tu gęstymi kępami niewysokie, ale krzepkie i krępe drzewa. W miłym, rześkim cieniu drzew rosły kędzierzawe trawy. Pomiędzy traw wychylały się dzikie maliny, obsypane gęsto czerwonymi owocami. Nieco dalej, na lekko sfalowanym gruncie, kwitły całe łany żółtych żarnowców. I jakby kawał nieba spadł na ziemię i okrył ją swoją pięknością, niebieszczyły się gwiaździste mikołajki. A nad tym wszystkim unosiły się na lekuchnych, pierzastych skrzydełkach trzepotliwe, szczebiotliwe stada ptasząt. I śpiewały, śpiewały, śpiewały nieustającą piosenkę szczęścia i radości. Któż to potrafił tak dobrze i tak pięknie zagospodarować to nadmorskie pustkowie? Zrobiła to sosna, królu, rzekł rybak. Ona sama zrobiła to. Przywędrowała z ziem żyznych i ludnych i drzewnych. Tutaj, na gołe i nieurodzajne piaski nadmorskie. Przyszła do nas, ubogich, którzy nie mieliśmy ani ziarna, ani ziemniaków. Nic prócz ryb złowionych w sieci na morskiej głębinie. Przyszła i nie ulękła się pustki. I nie odeszła. Została z nami. Z morzem i z ludźmi morskimi. Z rybakami. Dzięki sośnie, dzięki jej staraniom i opiece, zamiast lotnego piasku, po którym hulały złe, przekorne wiatry, mamy teraz spory szmat urodzajnej ziemi. Oto ona, sosna, przywiodła ze sobą swój ród sosnowy. Z nią przyszło wiele innych, bliskich i dalszych krewnych drzew i obcych krzewów. Ona przywołała w ich cień zioła i trawę i jagody. Ona przywabiła ptaki. Przygarnęła do siebie kwiaty śliczne i śliczniejsze od kwiatów motyle. A spojrzyj tam, dalej. Cóż widzisz? Widzę, zaszeptał Dąb, a jego twardy, drewniany głos dębowy drżał ludzkim wzruszeniem. Widzę, szeptał, chatę wśród suszących się na słońcu sieci. Chatę schludną i jasną jak słonko samo. To nasza kata, rzekł z dumą rybak. Ale tę chatę także zawdzięczamy sośnie. Gdyby nie sosna, nie moglibyśmy się tu pobudować. Sam to rozumiesz teraz, dębie. Dopiero pod jej osłoną przyjazną postawiliśmy te ściany jasne i mocne, ten dach, który rodzinę moją chroni przed skwarem i deszczami. Dom to jednak nie wszystko jeszcze. Pod jej osłoną uprawiliśmy ziemię koło domu. Na tej ziemi, teraz już żyznej, zasadziliśmy ziemniaki. Posialiśmy owiec. Oto patrz, zagon dojrzewającego owca. Kołysze się jak fala na morzu. Jeszcze tydzień, jeszcze 2 tygodnie
i sypną kłosy ziarnem dojrzałym na klepisko. Będzie pod płomyk do ryby dla nas, dla sąsiadów, dla podróżnych, jeśli ich ziemia albo morze przywiezie do naszej chaty. Teraz ani ja, ani żona moja, ani dzieci nasze nie boimy się głodu, gdy morze i ziemia razem wspólnie nas żywić będą. A wszystko to zawdzięczamy niepozornej sośnie. Za to ja i żona i dzieci przyrzekliśmy nigdy sośnie nie uczynić krzywdy. Ani jej samej, ani krzewom, ziołom i trawom, które tu za nią przyszły. Dąb, słuchając słów rybaka, patrzą na sosnę. Stała tu niedaleko nich, skromna, cicha w swej prostej, płowej jak piasek korze. W ciemnozielonym wieńcu stała, wysunięta przed chatę jak na straży. Stała narażona na pierwsze natarcia porywczego wiatru, wystawiona na pierwsze pociski piachu. Stała jak tarcza ochronna, a była więcej niż martwą tarczą człowiekowi. Była mu przyjaciółką. Dąb patrzył na sosnę i widział, że choć młoda jeszcze i zielona, jest powyginana, poskręcana i poszarpana niemiłosiernie przez wściekłe, nieustające napaści wichrów, którymi dniem i nocą toczy nieprzerwaną walkę. Korzenie jej z trudem szukały sobie oparcia i pokarmu wśród jałowego piasku. Dumny król dąb, mocarz niezwyciężony, pochylił nisko swą dębową koronę przed sosną. Rzekł dąb do sosny: wybrałaś sobie najuboższą ziemię i najtrudniejsze życie, siostro moja sosno. Widzę jednak, że jesteś dzielna i wierna. Uznaję więc w tobie, sosno, opiekunkę i strażniczkę morskiego brzegu od dziś dnia aż po wszystkie czasy. Niechże tak będzie, sosno, przyjaciółko moja, rzekł rybak, serdecznie gładząc spracowaną dłonią szorstki pień sosny. I tak jest. Mam nadzieję, że to opowiadanie wam się podobało. Jestem ciekawa, czy będąc na spacerze, potrafilibyście rozpoznać drzewa, które rosną w różnych miejscach. Przy najbliższej okazji możecie poprosić rodziców, dziadków, wujka, ciocię, a nawet starsze rodzeństwo, żeby razem rozpoznawać drzewa, które mijacie. To bardzo pouczające. Dobrze też wiedzieć, co rośnie obok naszego domu. A może macie ogródek? Jeśli tak, poproście rodziców, żeby pokazali wam, co w nim rośnie. W moim ogródku zakwitły tulipany. Są żółte, czerwone i białe. Mam anemony, zwane inaczej zawilcami. Są to takie białe gwiazdeczki z pierzastymi listkami, bardzo ładne kwiatki. Oprócz nich mam w ogródku też hiacynt. Piękny hiacynt, który jest ciemnoróżowy. Teraz niestety już przekwita. Skończył się jego czas. Jeszcze trochę trzeba poczekać, ale w moim ogródeczku będą też pyszne, czerwone truskawki. Ciekawa jestem, co rośnie u was w ogródku. Albo w parku,
przez który idziecie na spacer. A może ktoś z rodziny ma ogródek? Jeżeli chcecie, opowiedzcie mi o tym. Możecie też narysować jakiś obrazek. Chętnie go obejrzę. A tymczasem zapraszam Was na kolejne poczytajki. Do zobaczenia za tydzień. Chcecie bajki? Oto bajka. A za nami poczytajka. Do zobaczenia.